Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na haul ubraniowy z Zary. Będą to oczywiście rzeczy z końcówki wyprzedaży, dlatego prawdopodobnie nie będę mogła Wam już ich podlinkować. I też pomyślałam sobie, że z racji tego nie będę robiła takiego standardowego haula, że pokazuję Wam te ubrania z ręki, a potem mierzę. Tylko pokażę Wam takie gotowe wiosenne stylówki właśnie z tymi ubraniami. Przemieszam ubrania z wyprzedaży z moimi ubraniami z szafy i mam nadzieję, że będziecie mogły po prostu się zainspirować tymi ubraniami. Oczywiście nie będzie tutaj wszystkich ubrań, bo ja naprawdę, słuchajcie, sporo tego kupiłam, dlatego że wszystkie ubrania na końcówce wyprzedaży były od 20 zł do 60, wszystkie te, które chciałam, więc te ceny były naprawdę atrakcyjne, więc trochę tego kupiłam, ale to będzie pierwszy filmik z tej serii, potem pojawią się jeszcze kolejne, bo mam też jakieś jeszcze sukienki, marynarki, coś tam jeszcze, także wszystko na pewno w najbliższym czasie zobaczycie. Od razu Wam też powiem, że jest takie dziwne światło, ponieważ słuchajcie, mam centralnie przed sobą lampę, bo mimo tego, że jest 9 rano, jest tak ciemno, więc starałam się to jak najlepiej zagrać tym światłem, żeby coś było widać i nie wiem, czy tam z tyłu będzie wszystko dobrze widoczne, jak będę się cofała i pokazywam wam całe gotowe stylówki, ale mam nadzieję, że tak. Także słuchajcie, przechodzimy do pierwszej stylizacji. I słuchajcie, pierwsza stylówka będzie stylówką z Instagrama, to jest chyba moje w ogóle ostatnie zdjęcie, które tam wrzuciłam, bo ostatnio niestety no czasu mi brakuje na wszystko. W każdym razie, słuchajcie, to jest stylówka, w której byłam chyba w pubie jakiś miesiąc temu, tak mi się wydaje. I mam na sobie top z kolekcji Seamless. Słuchajcie, uwielbiam te topy. Kupiłam je ogólnie przez okresie ostatnich, nie wiem, 3 miesięcy, chyba 3. Tym bardziej, że teraz, słuchajcie, one na wyprzedaży były po 19,90. Ja je po prostu uwielbiam. One są tak wygodne. Bardzo żałuję, że nie udało mi się kupić innego koloru. I ja nie wiem, czy w ogóle one były na wyprzedażach inne kolory. Chyba zielony był jeszcze. Natomiast ja w ogóle chciałam biały, więc jak uda mi się kupić biały, to na pewno jeszcze kupię. Dlatego, że, no słuchajcie, ten top jest po prostu genialny. Można z nim wszystko robić. Spać, chodzić po domu, ćwiczyć, iść na imprezę. On jest bardzo wygodny i do tego pięknie, słuchajcie, zobaczcie, układa się na sylwetce, także ja go uwielbiam i na pewno go zobaczycie jeszcze nieraz w różnych stylówkach u mnie. Także ten top kosztował 19,90 i na dole mam spodnie, które właśnie kupowałam też na wyprzedaży, słuchajcie. To są jeansy, teoretycznie wyglądają jak rurki, ale to nie są do końca rurki, dlatego że tak jak pewnie widzicie, dół mają rozcięty. Ja bardzo lubię tego typu spodnie, dlatego że one pięknie się opinają, mają wysoki stan i właśnie nie są to takie typowe rurki, których ja już praktycznie, można powiedzieć, nie noszę. Odzwyczaiłam się i jakoś dziwnie się czuję, jak założę takie klasyczne rurki. Natomiast to jest właśnie taka alternatywa i ja je kupowałam chyba za 29 zł, ale tego typu spodnie są jakby cały czas dostępne w Zarze, więc myślę, że spokojnie, jak będziecie chciały, to jeszcze będziecie mogły je kupić. Tyle, że po prostu w trochę wyższych cenach. Natomiast jeśli chodzi o kolor, to nie wiem, na ile to widać w kamerze, to słuchajcie, nie jest czarny. To jest taki sprany czarny. Bardziej bym powiedziała wpadający w taki ciemny szary nawet. Także bardzo ładny kolor i spodnie są po prostu mega wygodne. Słuchajcie, ja w nich chodzę cały czas, od kiedy je kupiłam. I one zarówno dobrze wyglądają do butów na obcasie, tak jak mam teraz. To są botki z CCC, te czarne. Jak i do Adidasów. Słuchajcie, do Adidasów też się świetnie prezentują, co zobaczycie za chwilę w kolejnej stylówce, bo mam jeszcze takie, tylko w innym kolorze. Natomiast ja, słuchajcie, na tej stylówce na Instagramie miałam też Ramoneskę. I słuchajcie, na pewno będę tak chodziła ubrana wiosną, bo po prostu uwielbiam takie stylówki. To jest totalnie mój klimat, bardzo dobrze się w tym czuję i na pewno jeszcze nieraz mnie tak zobaczycie. Także jeśli chodzi o Ramoneskę, to słuchajcie, Ramoneska jest stara. Ja ją kupowałam chyba kiedyś w Reserved, ale ja Ramoneski kupuję na okrągło, szczególnie jak jest jakaś wyprzedaż, no bo widzicie, ja je noszę ciągle, 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 ciągle. Także Ramoneska i taki top tego typu to są chyba moje dwa ulubione elementy garderoby. Także tak wygląda pierwsza stylówka. Stylówka numer dwa, słuchajcie. To jest ta bardziej wluzowana stylówka, ponieważ mam na sobie bluzę od dresu, taką zwykłą z kapturem, słuchajcie, w przepięknym kolorze, bardzo mi się ten kolor podoba, to jest taki beżowy z domieszką szarego, bardzo fajna bluza, w ogóle, słuchajcie, noszę ją na okrągło, nic się z nią nie dzieje, piorę, noszę, natomiast to nie jest bluza teraz w wyprzedaży z Zary, ja ją kupowałam w Zarze, ale już jakiś tam czas temu, także trochę ją mam i naprawdę jakość jest po prostu genialna. I właśnie, słuchajcie, mam założone te spodnie, które miałam, w zasadzie te same, które miałam przed chwilą, tyle że niebieskie.
Tak jak widzicie, Dalidasów naprawdę prezentują się dobrze, nachodzą trochę na buty, ale też nie dotykają ziemi, także nie będą mi się gdzieś tam ciągnęły po betonie. W każdym razie bardzo mi się to podoba, jak one wyglądają. Tutaj są fajnie przylegające, także tutaj tak samo, zobaczcie, ten stan jest wysoki. I co ciekawe, z tych spodni, słuchajcie, jeśli chodzi o kolor niebieski, to jest rozmiar 40, a czarne są w rozmiarze 38. Nie wiem dlaczego tak, w każdym razie, no one są takie same, słuchajcie, jedna i druga para, one są takie same po prostu, więc nie wiem na czym to polega, natomiast bardzo fajne są te spodnie, bardzo wygodne i one chyba w oryginalnej cenie kosztują, tak mi się wydaje, że 119 zł, bo one chyba teraz znowu są w ofercie, także ja na pewno te niebieskie kupowałam po 29, także słuchajcie, bardzo fajny zakup, ja w ogóle lubię jeansy z Zary i na to nałożę sobie płaszcz. Ups. No i dobrze, słuchajcie, to jest ten płaszcz z Zary, który kupowałam na wyprzedażach. Ja go najpierw kupiłam za 199 zł, natomiast w drugiej turze udało mi się go kupić za 159 zł. On ma 50% wełny, nie ma podszewki, ale słuchajcie, dla mnie w ogóle nie jest problem. Wręcz bym powiedziała nawet, że dobrze, że on jej nie ma, bo będę mogła go teraz nosić, kiedy jest prawie 10 stopni. Wczesna wiosna jak najbardziej. Ja w ogóle uwielbiam połączenie płaszcza i adidasów i gołych kostek, także zobaczcie, tak to wygląda. Mam też na stopach, jak widzicie teraz, Reeboki i te spodnie są na tyle długie, że praktycznie zasłaniają mi nogę, więc teoretycznie mogę w tych adidasach już teraz nawet śmigać. No mówię, płaszcz jest leciutki, jest bardzo przyjemny i ja często tak chodzę ubrana. Jak mam gdzieś po prostu na szybko iść, to właśnie tak się ubieram. I podoba mi się połączenie płaszcza takiego długiego z bluzą od dresu, z kapturem, także chociaż nawet jakby byłaby z kaptura, to też by fajnie to wyglądało, także słuchajcie, to jest stylówka numer 2, bardziej wyluzowana, ale też spoko, taka moja. Kolejna stylówka znowu będzie czarna, ale jak wiecie, to jest mój ulubiony kolor nadal, więc tutaj możecie się zainspirować mniej więcej tym, co mam na sobie, kolorami niekoniecznie. Też jak zobaczycie gdzieś włosy, no to sorry, ale niestety Franeczka teraz zmienia futerko. Właśnie przed chwilą poszła do klatki i wszystko mam we włosach, no szczególnie właśnie na tych czarnych, ulubionych moich ubraniach wszystko widać, na czapeczce też, natomiast dobrze, jeśli chodzi o czapeczkę, słuchajcie, to jest czapeczka, którą kiedyś kupowałam na Zalando, mam jeszcze taką z żółtym znaczkiem, ale jakoś tak do tej się przyczepiłam i cały czas ją noszę. Ja w ogóle, słuchajcie, uwielbiam czapeczki z daszkiem, bardzo lubię, bardzo często noszę, też właśnie w takim połączeniu, jak widzieliście przed chwilą, z płaszczem, bardzo lubię. Także teraz jak jest cieplej, to już nie noszę zwykłych czapek, tylko właśnie przerzuciłam się na tą z daszkiem. Top ten sam, który miałam w pierwszej stylówce. Jeansy, to są mam jeans Zary, zwykłe takie klasyczne, które oni mają cały czas w sprzedaży, po prostu na wyprzedażach możecie je kupić taniej, potem one znowu wracają do standardowej kolekcji i tak w kółko, i tak w kółko, także to jest rozmiar 40 i on jest idealny. Natomiast tutaj nowością oprócz tego topu jest bomberka, słuchajcie. Kocham bomberki. Ja już od dłuższego czasu próbowałam kupić bomberkę. Jeżeli śledzicie mnie na Vinted, to wiecie, że ja już 3 bomberki chyba w ostatnim czasie sprzedałam, dlatego że próbowałam tam kupić i niestety za każdym razem, niezależnie czy był to rozmiar M, L czy XL, słuchajcie, one były tak małe, że po prostu to było coś dziwnego. Także udało mi się dorwać taką bardzo krótką bomberkę w Zarze. Oryginalna cena tej bomberki 199 zł. Nie wiem, jak to jest możliwe. W każdym razie 199 zł, natomiast ja ją kupiłam za 39. Tak jak mówię, ona jest krótka, ale wiecie co? W ogóle mi to nie przeszkadza. Ona właśnie do takich spodni z wysokim stanem moim zdaniem wygląda super. I też na nogach mam super stary. Także bardzo fajny look, bardzo mi się on podoba. Jakbym na przykład nie chciała mieć brzucha na wierzchu, to oczywiście mogłabym założyć albo zwykły top, albo jakiś t-shirt. Natomiast ja nie jestem wielką fanką t-shirtów. Ja zdecydowanie bardziej wolę topy na ramionczkach, więc chyba wybrałabym jakiś top po prostu taki, żeby wsadzić go w spodnie, ale w sumie po co sadać spodnie, słuchajcie, jak będzie ciepło, no to myślę, że to, co tu wystaje, to nie jest jakieś, nie wiem, rażące, tak mi się wydaje. Także, no, to jest kolejna stylówka, bardzo fajna, bardzo mi się podoba i cieszę się, że dorwałam tą kurtkę, bo już od dłuższego czasu po prostu polowałam na tego typu kurtki i ta się trafiła, słuchajcie, jak ślepej kurze ziarno, dlatego, że pojawiła się jedna, jedyna L-ka i ja ją kupiłam, dlatego, że w Zarze właśnie tak jest, że niestety te ubrania, szczególnie kurtki, one często są
dość małe i trzeba wziąć rozmiar większy. Także ja wiedziałam, że i tak będę musiała mieć L-kę i tak. I akurat, słuchajcie, L-ka się pojawiła. Także moim zdaniem kurtka jest po prostu super. Za 39 zł. I słuchajcie, teraz będzie coś, co jest totalnym wyjściem z mojej strefy komfortu, dlatego że mam na sobie skórzane spodnie. Słuchajcie, to jest coś, czego nie mogłam przetrawić przez wiele lat. Kiedyś miałam takie spodnie, natomiast właśnie, no, nosiłam je bardzo intensywnie, z tego co pamiętam, często, wszędzie, do wszystkiego, ale potem jakoś tak przez kilka lat, słuchajcie, nie mogłam się tych spodni znowu przekonać. Nie wiem czemu. Może dlatego, że one ogólnie też nie wyglądają za dobrze na sylwetce. Trzeba mieć po prostu idealną sylwetkę, jeśli chce się mieć tego typu spodnie, takie wiecie, przylegające. Natomiast ja na wyprzedażach znalazłam taką alternatywę, coś pomiędzy, bo są takie ala skórzane, ale nie są przylegające. Też nie są przylegające, dlatego że wziąłam rozmiar L. I są no ciut może za duże, ale słuchajcie, ja się w nich dobrze czuję, zobaczcie. One mają bardzo wysoki stan i tutaj mają kieszenie, tylko ja ich jeszcze po prostu nie rozprułam. Tył też nie jest jakoś bardzo, słuchajcie, opięty. I moim zdaniem te spodnie wyglądają naprawdę dobrze. Ja jeszcze póki co nie wiem, jak będę je stylizowała. Wydaje mi się, że taka stylówka jak teraz jest jak najbardziej okej. Mam na sobie znowu ten top, ale on będzie zawsze, słuchajcie, już teraz we wszystkich stylówkach. I właśnie chciałam, żeby było tak zarowo, więc ubrałam sobie tę taką kurtkę z Zary, którą kupowałam, nie wiem, jakiś czas temu. Ona teraz też była na wyprzedażach chyba za 39 zł, ja ją kupowałam za 139. Natomiast ona jest taka jakby filcowa, nie wiem, ale jest naprawdę fajna. Także no wydaje mi się, że takie połączenie jest spoko. Tylko właśnie te spodnie, słuchajcie, problem z tego typu spodniami jest taki, że nie jest w nich bardzo ciepło. Nie wiem, czy wy też tak macie, natomiast mam wrażenie, że się grzeje. Jakbym teraz ich wyszła na dwór, to chyba byłoby mi za ciepło, bo jest około 10 stopni, więc nie wiem, czy to jest temperatura, takie spodnie. One są chyba na mrozy, nie wiem. Natomiast no może to też kwestia, słuchajcie, przyzwyczajenia, bo one są jednak inne niż dżinsy, a no, ja jestem totalnie nieprzyzwyczajona. Także to jest stylówka numer chyba 4, jak się nie mylę. I też mi się podoba. Oczywiście można tu ubrać normalną bluzkę, można ubrać jakieś body, golf na przykład, fajnie by wyglądał jakiś taki cieńszy, ale w sumie gruby też. Z tym, że no to jest taki mój styl. Ja uwielbiam top i na to coś zarzucić, także wydaje mi się, że też jest całkiem okej. Nie wiem, czy wam mówiłam, te spodnie kosztowały 39 zł. I słuchajcie, stylówka numer 5. To jest stylówka podobna do pierwszej, drugiej, trzeciej, do wszystkich tak naprawdę, bo słuchajcie, znowu mam top. To jest z kolei taki top też z tej kolekcji Seamless, natomiast on jest jakby bardziej sportowy. Właśnie nie wiem w sumie, tamten też był sportowy. No nie wiem, ale jest naprawdę ładny i też bardzo dobrze leży, bardzo ładnie opina tą sylwetkę. Ja te ubrania biorę w rozmiarze ML, bo jest jeszcze XSS, natomiast ja biorę w tym większym, mówię biorę, dlatego że one są cały czas dostępne. Ja biorę w tym większym, ponieważ no, ja mam jakby biust i nie mogę kupić tego mniejszego rozmiaru, bo będzie za bardzo opięty i będzie tak mi się tutaj wszystko rozchodziło, także ten większy rozmiar jest idealny. Ten top też jest krótki, tył ma taki zwykły, prosty, nie wiem, mam nadzieję, że tutaj nic mi nie wystaje, żadna metka. W każdym razie jest naprawdę ładny, ma piękny czekoladowy kolor, więc też go będę nosiła właśnie do takich stylówek. Mówiłam, że kosztuje 19,90? Nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, tutaj też nowością są spodnie. To są spodnie materiałowe z kantem. Nie wiem, na ile to będzie widać tutaj, jak stoję oddalona od kamery. W każdym razie, to są eleganckie spodnie z kantem. Też mają rozcięcia. Ja, słuchajcie, jestem jakimś freakiem, jeżeli chodzi o te rozcięcia. Wszystko rozcięciami kupuję. One są o tyle fajne, że one, słuchajcie, są również bardzo dobrze przylegające tutaj wszędzie i dopiero rozchodzą się na samym dole, także to jest coś po prostu ekstra. Założyłam do nich, do tych spodni, do tej stylówki Adidasy, dlatego że wydaje mi się, że to będzie fajne połączenie, że to jest fajne połączenie i tak naprawdę mogłabym założyć na przykład marynarkę na to. Ale założę ramoneskę. Jakoś mi z ramoneską to tak dobrze wszystko tutaj, słuchajcie, gra. Te Adidasy, eleganckie spodnie, sportowy top, wszystko jakby tak fajnie się łączy. I jeśli chodzi o te spodnie, ja mam rozmiar M i S w sumie, bo wzięłam sobie, słuchajcie, dwie pary, dlatego że ja uwielbiam takie spodnie i one były po 29 zł, także no słuchajcie, naprawdę te ceny są jak z Lumpeksu, a te rzeczy moim zdaniem są po prostu super. Nie trafiłam na żadnego bubla, a jak trafiłam, to po prostu oddawałam, ale nie przypominam sobie, przeważnie oddawałam ubrania wtedy, kiedy
No kiedy coś mi tam nie pasowało, ale to bardziej wynikało z tego, że na przykład nie trafiłam z rozmiarem, także ten top tylko Wam od razu powiem, bo jeżeli udałoby Wam się jeszcze go na przykład kupić, to ja mam z nim taki problem, że on mi się troszeczkę podwija do góry. Nie wiem, czy ja mam tylko z nim taki problem, czy on po prostu tak ma, natomiast mam wrażenie, bo ja też tutaj jestem dość wąska, więc mam wrażenie, że właśnie tutaj ten dół mógłby być troszeczkę bardziej opięty i może to z tego wynika, dlatego on się tak jakby do góry podnosi, ale to też nie jest takie coś, że wiecie, bardzo jakoś przeszkadzające, więc, więc no, tak to wygląda. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba ta stylówka oraz wszystkie pozostałe, które dzisiaj widzieliście. I słuchajcie, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Widziałam, że troszeczkę światło tutaj się zmieniało, ale będę nad tym pracowała, dlatego że chcę Wam więcej takich filmów nagrywać, więcej stylówek, więcej inspiracji i chciałabym teraz, żeby było tak, że będzie właśnie w tygodniu chociaż jeden filmik ubraniowy i jeden tygodniowy vlog. Mam nadzieję, że tak będzie ok dla Was, bo wiem, że część z Was woli vlogi, część z Was woli ubraniowe filmiki, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie tutaj na moim kanale. Także będę się z Wami żegnała. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy podobały Wam się moje stylówki i ubrania, które upolowałam w Zarze na sprzedażach. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!